Cześć wszystkim, ja jestem Michał i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Super Mario 64 Zagrajmy w aka Long Play o Let's Play. I na samym starcie muszę zrobić coś takiego, sorki najmocniej, ale po prostu chcę skończyć już jakby tę misyjkę z czerwonymi monetami, bo uważam, że ona trwa za długo. A z tego, co mniej więcej dobrze pamiętam, to ostatnim razem, kiedy był ten long play let's play, czyli bodajże w kwietniu tego roku, to właśnie sobie zaczęliśmy robić misyjkę z czerwonymi monetami. Zapewne zastanawiacie się, po co ja teraz chodzę po tych kratach. Otóż szukam właśnie tych czerwonych monet i wiem, że tutaj ostatnia jest, właśnie na tej oto pozycji. Dokładnie tutaj. Dziwi mnie fakt, że ta gąsienica, ta dżdżownica, czy kij wie, co to dokładnie jest, nie spróbowała mnie zaatakować od góry. I teraz będziemy musieli zrobić hop. Dokładnie tak. Mamy sobie kolejną gwiazdunię. I przy okazji żyćko. Dokładnie tak. Jakbyście się pytali, gram na padzie, gram na szogunie w tę gierkę i jestem ciekaw, jak mi pójdzie. Nie ironicznie teraz mówiąc. Zapisz, oczywiście, że zapisz. I tak, skończymy sobie teraz Tiny Huge Island na język oryginalny i przejdziemy sobie do jednego z poziomów, który nie jest na tym piętrze, a jest piętro wyżej. Praktycznie jest bardzo blisko Bowsera. Ale co to jest za poziom, to sobie mniej więcej ogarniecie sami. Myślę, że jedni mogą stwierdzić, że wybrałem sobie najtrudniejszy poziom na zbieranie gwiazdek, a drudzy mogą powiedzieć, że wybrałem sobie w miarę prosty. To wszystko jakby zależy od was. Stęskniłem się trochę za tą muzyką, w ogóle za tą gierką się nawet trochę stęskniłem, powiem wam szczerze. No ale to też miałem, powiedzmy, taki moment znowu, że troszeczkę mi się nie chciało. Zresztą ja Mario 64, powiem wam szczerze, ten long play let's play traktuję jako coś bardziej zapasowego, niżeli seria, która miałaby być tak mocno regularna, że co miesiąc. Znaczy, na początku chciałem, żeby była regularna, ale potem doszedłem do wniosku, że chyba nie ma takiej potrzeby. Zostały nam tutaj dwa zadania. Jedno z nich to jest wyścig ponownie z kupą, więc ponownie się z kupą zmierzymy. Zostanie chyba nawet tak, zaznaczyłem, żeby był rewanż wyścigu z kupą. A drugie zadanie to będzie znaleźć 5 takich tajnych przejść. I za to również dostaniemy gwiazdeczkę, którą oczywiście wiem, jak zdobyć, tak więc jestem bardziej doedukowany. Zresztą w następnym poziomie również wiem, jak zdobyć gwiazdki. To nie chciałem, żeby się w ogóle wydarzyło, ale już nie będę tutaj robił czegoś tak jak save state, load state czy coś, bo bym sobie wczytał do poprzedniej misyjki z tego poziomu, a tego bardzo nie chcę. No i co? Co ja tam chciałem jeszcze powiedzieć? No, te sklei się za tą gierką w ogóle? Czy są osoby, które w ogóle pamiętają, że ja taki let's play w ogóle zacząłem? Swoją drogą będę musiał nową miniaturkę zrobić, bo powiem wam szczerze, że miniaturkę, którą obecnie zrobiłem, na początku ona mi się podobała, ale teraz tak troszeczkę mi zbrzydła i będę szukał na nowo sobie inspiracji. Myślę, że się w miarę uda ustawić. To już jest znak, że powinienem skończyć nagrywanie, jak mi grzybek uciekł z życiem. Nie, no smutne trochę, no co ja będę tutaj mówił, no. Nie lubię takich sytuacji. No ale trudno się mówi. O, i Goomba się w końcu pojawił, którego nie było. Tak, w końcu zacząłem odróżniać normalnie, bo na początku let's playa dosłownie umiałem odróżniać Goombę od Toadiego, a w ostatnim odcinku pomyliłem Goombę z Toadim. Co, wiecie, to troszeczkę taki cringe wszedł, no ale no, cóż, trudno się mówi. I tak, dla osób ciekawskich, gram w tę grę na emulatorku, nie gram w to na oryginalnej konsoli. Wiem, że był jeden komentarz, który stwierdził, że jest to nieposzanowanie do konsoli, ale no cóż, trudno się mówi. Ja jestem osobą trochę wygodną. Plus wiem, że gdybym nagrywał z oryginalnego sprzętu, to jakość tego byłaby co najmniej słaba. Kopelat! Wiesz, ostatnio stałem się szybszy. Pewnie jak Sonic. Dużo trenowałem, by cię pokonać. Ścigamy się znowu o gwiazdkę?
Tym razem nie wygrasz, bo to moja rodzinna trasa. Meta jest na Alei Wiatru. Czy jesteś gotów? Oczywiście, że tak. Spoiler, ten wyścig jest może troszeczkę trudniejszy, ale w rzeczywistości nie jest on trudny. Aż tak. Nawet jak teraz zostałem spowolniony, to myślę, że spokojnie kupę dogonię. Chociaż teraz mam wątpliwości, bo teraz raczej przegram. Fuck. Dobra, nie udało mi się. Chyba, że zrobię coś takiego, ale ono raczej chyba nie zniknie już. Prawda? On nie zniknie teraz. A nie, zniknął, dobra. To spróbujmy jeszcze raz tak podejść tam do niego i spróbujmy raz jeszcze wyścig zrobić. Nie, on jest dosłownie łatwy, tylko mnie spowolniło to, że ja prawie bym za burtę wyleciał, więc no. Więc pamiętaj, pomidor, używaj mniej speeda. Przynajmniej na tym zakręcie, żeby nie było, że się znowu wykoleisz. Jest i on, czeka na nas znowu. Ja mu nie dam, kurde, szansy wygrać. Ja wiem, że to jest bardzo łatwy wyścig i ja wam to udowodnię. Ja się z nim męczyć nie mam zamiaru. To jest bardzo łatwy wyścig i... szczerze nawet mogę powiedzieć, że jest łatwiejszy niż ten pierwszy wyścig, bo jest przede wszystkim krótszy. A, i tą muzykę będziemy dzisiaj, by the way, słyszeli oj, dużo razy, bo następne poziomy będą bardzo mocno nasiąknięte tą muzyką, co mi się trochę przestaje podobać, bo lubię ten soundtrack, ale trochę nerwica mnie bierze, jak ją słyszę po 50 razy. No nie, wygrałeś znowu! Mario, muszę przyznać, że jesteś najszybszym biegaczem. Proszę, oto twoja nagroda. Gwiazda zwycięzcy wyścigu. Gratuluję, Mario. Dzięki. Dobra, to będzie 79 gwiazdka. Czyli teraz zostaje nam przechwycenie 5 tajnych miejsc i zaczynamy, powiedzmy, następny poziom, nowe piętro zaczynamy. No, mogłem też i tak wskoczyć w sumie. Ogólnie, w międzyczasie, kiedy miałem detoks od Mariana, dowiedziałem się o różnych rzeczach, więc może przejdźmy po kolei, bo to są tematy trochę związane właśnie też z hydraulikiem. Mianowicie przejdźmy do maja 2020. Maj to w ogóle był miesiąc, który został przysiągnięty chyba największym gawnem, w cudzysłowie, ponieważ w maju pojawił się dosłownie wysyp, w maju albo w czerwcu, pojawił się wysyp tych wszystkich, jak to się nazywa, buildów z betą Mario 64, że niby, o, patrzcie, w becie Mario 64 jest usunięty content, a co tym contentem usuniętym jest? Głowa Wario. Serio, to jest coś, co zostało tak mocno zaspamione YouTube'em, że momentami mnie dosłownie cringe wziął. I to nieironicznie mówiąc. W sensie, okej, rozumiem, że to jest creepypasta i tak dalej, chociaż na początku trochę... Oj, ale dałem dupy, na początku z tym troszeczkę nie miałem pewności, bo szczerze powiedziawszy, no mówię, ja wolę się troszeczkę upewnić, co i jak. Myślałem, że faktycznie może coś takiego wyciekło, ale później zobaczyłem, że PsyGambit zrobił na ten temat materiał, zrobił na ten temat sporo youtuberów, ale to z zagranicą też. W Polsce tylko chyba PsyGambit zrobił na ten temat, o ile się nie mylę. I mówię, i jakby cała ta akcja z buildami dla mnie była dosyć komiczna bardzo. W sensie, nie byłoby to w sumie nic złego, gdyby taki, takie coś, powiedzmy, się pojawiło, ale z drugiej strony to oznaczałoby tylko, że w sumie nie skończyłbyś nigdy tej bety Super Mario 64, tej z 95 roku. No bo przecież jakby ten zakuty łeb cię cały czas ścigał, no to w sumie, no ta klipa trochę, nie? No bo on by cię non-stop ścigał i w samie... Co byś miał z tego? Po prostu nie skończyłbyś tej bety.
I tak, standardowo ten film wleci 17 września, czyli dzień po demku Crasha 4. It's about time. No właśnie, bo już można powiedzieć, że kurde, nagrywam to jakby 2 dni przed Crashem Bandicoot 4. It's about time. I czemu ja w ogóle chciałem znowu lecieć na wyścig z kupą? Weźcie mnie, ogarnijcie trochę. Z kupą śmiechu, z kupą żałości. Dobra. Więc to na tym będzie polegało to zadanie. Chodź tu, kupa. Pieniążek! Pieniądze! Tutaj mamy trzecie, że tak powiem, takie miejsce. Tutaj będzie czwarte. Praktycznie te wszystkie 5 miejsc ukrytych są blisko siebie, jak widzicie, bo 4 tutaj mamy blisko siebie. I teraz będzie ostatnie. O. Tylko trzeba lecieć tędy, tędy, tędy. Fuck. Trzeba to zrobić jak najbardziej z głową. Trochę się nie mogę też przyzwyczaić do grania na padzie w tę gierkę, bo wiecie, ja ten let's play zacząłem od klawki, tak jak większość gier na PC. I teraz weź się tu przyzwyczaj. Bo w miarę miałem tam ogarnięte kontrolki do takiego stopnia, że spacją na przykład miałem, wiecie, ten taki, wiecie, to odepchnięcie Mariana tą dupą, żeby on tam dalej poleciał. Albo X-em na przykład... No nie wiem, atakowałem czy coś takiego. Nie pamiętam już w sumie dokładnie tych kontrolek, ale tak mniej więcej na oko wam mówię, jak to wyglądało. Dobra, spadamy tutaj. I teraz przybliżamy kamerę i lecimy z koksem do ostatniej gwiazdki. No dobra, 12 minut i mamy 80 gwiazdek i technicznie gdybym pociągnął ten poziom dalej już wtedy, to mielibyśmy 3-godzinną wtedy sesję i mógłbym powiedzieć, że dalej podtrzymałem swój challenge z 20 gwiazdkami na odcinek. Sorki, że będziecie widzieć teraz myszkę, jak to wygląda. Dobra, F5. Dobra, zapisałem sobie, bo raczej już nie będę po raz kolejny wracał tutaj. I technicznie teraz powinniśmy pójść do któregoś z tych poziomów. No tutaj na przykład powinniśmy pójść, żeby zacząć kanonicznie poziom numer 12. Ale ja wam powiem szczerze, o, na przykład tu jest, z tego co pamiętam, 12 poziom. Ale tego poziomu na razie nie chcę tykać, bo ja go ćwiczyłem i ja wiem co to jest za poziom. Ja w ogóle wolę sobie go zostawić na w razie co. Na dzisiaj, tylko że trochę później. Idziemy teraz tutaj, bo dorwałem poziom, który jest właśnie tutaj, w tym oto zegarku. Ale cały myk polega na tym, że aby wskoczyć do tego poziomu, to musi wybić równo 12, ponieważ coś wam zaraz wytłumaczę, na czym to polega. Dokładnie. Zium! Jest równo 12. No powiedzmy równo 12, ale tak musi mniej więcej wyglądać. TikTok zegar, etap 14 w klatce. Otóż myk polega na tym, że chciałem właśnie ubezwłasnowolnić te platformy, dlatego że w momencie, kiedy bym wszedł o innej godzinie, to te platformy by się poruszały, co sprawiłoby, że ciężko byłoby mi zebrać te czerwone monetki. Więc taki ciekawy dosyć, może nie powiem, że easter egg, ale ciekawa mechanika, jeżeli chodzi o wchodzenie do poziomu, że musisz wejść równo o 12, żeby te platformy przestały się ruszać. To chyba jakby tylko w Mario 64 coś takiego jest, nie? Bo ja nie słyszałem o gierce, która by coś podobnego wprowadziła. W sensie taką, wiecie, podobną mechanikę czy coś. Ale mogę się oczywiście mylić, może jest jakaś gra. I dobra, i teraz gwiazdka się tutaj pojawiła. No Mario niestety spadł, bo jest totalną ciamajdą. Swoją drogą mniej więcej wiem, jak te gwiazdki zdobyć dzięki let's playu użytkownika Dante1997, czy jakoś tak. On zrobił moim zdaniem bardzo spoko let's play z Super Mario 64.
Więc polecam również u niego obczaić, bo naprawdę myślę, że merytorycznie jest to bardzo dobry let's play. Całkiem ciekawie się go słucha, że tak powiem. A prawie bym wskoczył. Ja to mówię, jestem taki mocny amator w tę gierkę, no ale wiecie, tak to jest, jak się Mariana mało co grało. Grało, nie glało. Teraz jak widzicie, wbiliśmy o innej godzinie i cały mechanizm zaczął się ruszać, więc to tylko pokazuje, że tylko o tej 12 był spokój. I tak mam zamiar tutaj również zebrać gwiazdkę za 100 złotych monet, bo wiem, jak ją zdobyć. Aczkolwiek będzie mnie to kosztowało sporo faili i być może jakiś edyt się pojawi, mimo że to jest long play, let's play, który technicznie powinien surowy wlecieć. No ale mnie już tak jakby nic nie zdziwi, jeżeli chodzi o tę produkcję. No i teraz sobie poczekamy, ponieważ tutaj jest taka też fajna mechanika właśnie z tą wskazówką zegara, że praktycznie ta wskazówka zegara zabierze nas do jednej z gwiazdek. A ja jakby lubię być zabierany do łatwych gwiazdek, więc czemu by nie skorzystać. Więc tak, temat buildów już z wami omówiłem. I co teraz chciałem powiedzieć? Co jeszcze takiego chciałem powiedzieć właśnie odnośnie tego Mariana? Aha, że teraz na przykład została ogłoszona niedawno ta cała kompilacja Mariana na Switcha. Z tego co słyszałem, to niezły klop z tego wyszedł. I generalnie ludzie są, lekko mówiąc, no, wkurzeni na Nintendo, bo to, co oni odwalają, to jest po prostu szczyt wszystkiego. Ponoć... Czekajcie, co chciałem powiedzieć? No, cholera osób jest po prostu wkurzonych na Nintendo, tyle chciałem powiedzieć. Dobra, ustawmy sobie kamerę. Dobra, tam jest ta gwiazdka. Czemu to leci w inną stronę? Ta wskazówka jakaś pobagowana była. Serio. No 5 monet, no to kurde, wyczyn jak 150, co nie? Dobra, co mamy następne? Jaka jest kolejna misja? No w klatce, dobra, teraz będzie za każdym razem mi się to wyświetlało. Chciałbym zdobyć tutaj 100 monet właśnie w tym momencie, kiedy zacząłem tę misję, ale raczej wątpię, że mi się to uda. Próbować mogę, no. 100 to niby nie jest jakaś super fest wielka liczba, bo w końcu mamy sporo tutaj bloków z monetkami, które dają nam tam po 12 albo po 11 czasami, więc powinno być dobrze. Powinno, ale czy będzie, to nie wiem. Odnośnie tego poziomu, to ten poziom, powiem wam szczerze, że no wczoraj, przedwczoraj lekki problem mi sprawił, to muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że on jest taki dosyć ekstremalnie trudny, ale wolę jego sobie zostawić, żeby później inny łatwy poziom z kolei zacząć, bo dzisiaj tak zaczniemy jeszcze jeden poziom i to nie będzie ten poziom, o którym wspominałem, chociaż mógłbym go zacząć, jakby mi naprawdę zaczęło brakować gwiazdek do pełnej liczby, bo chciałbym dzisiaj naprawdę mieć 100 gwiazdek zebranych. Czy mi się uda? Nie wiem. Ostatnio zapewniałem, żeby zdobyć 80, no to wyszło z tego dupa, więc nie chcę się nastawiać, że wyjdzie mi na 100% te 100. Tutaj nie chcemy jeszcze iść, ponieważ patrzcie, ominiemy sobie tą łatwą gwiazdeczkę i pójdziemy teraz tutaj. Tak, bo tak można swoją drogą też ominąć niektóre gwiazdki w niektórych poziomach, of course. Ten poziom jest tego przykładem na przykład. O Jezu, tego czegoś nie lubię, to jest taki mega tiltujące gówno. Sami zresztą zobaczcie, co on... albo dobra, nie będę nawet wam pokazywał, bo... Nie! No, jeszcze raz musimy tutaj wejść, ale dobrze, że przynajmniej tutaj spadliśmy, a nie na sam dół. Ten poziom, mimo że jest dosyć w miarę prosty, jeżeli chodzi o lokalizację gwiazdek,
to jednak on ma taki problem, że tutaj łatwo się naprawdę zwalić na sam dół i łatwo zginąć, więc tutaj taka malutka przestroga, żebyście za bardzo nie raszowali. Tutaj mamy właśnie kolejną gwiazdkę, mógłbym ją w sumie zebrać, ale ja chcę te niebieskie monety, mimo że i tak wiem, że nie uda mi się zdobyć wszystkich, jednak spróbuję. ...68, no to jest całkiem sponczo. Tam mamy właśnie gwiazdkę, ale my do niej nie idziemy. Odwróćmy sobie kamerę teraz i idźmy z powrotem. Bo cały myk polega na tym, żebyśmy dostali się trochę wyżej. Nie! No dobra, tego się nie spodziewałem, że ja zrobię taki przeskok. Nie, bo fajnie byłoby mieć już teraz 84 gwiazdki, żeby tam, wiecie, w miarę być przygotowanym na to, że zaraz się opuści ten poziom i pójdzie się na inny. Dobra, lecimy teraz tutaj. Chociaż... nie, tutaj jeszcze nie. Mniej więcej pamiętam chyba... Czekajcie. Nie, dobra, tutaj. Dobrze. Dobrze pomyślałem, a chciałem źle zrobić. Dokładnie tak. Jesteśmy teraz wyżej. Ładne triki, Pomidor, jak się ich nauczyłeś? No troszeczkę sobie grałem w Mario 64, jak nie było let's playa. 78, to jest też fajna liczba. Radzę uważać naprawdę na te taśmy, bo one, no, mogą łatwo ciebie spierdzielić w dół. No właśnie, jak sami zresztą widzicie. Ja na szczęście spadłem w miarę blisko, bo tutaj w zasadzie już jesteśmy bliżej od dostania się. Jest tutaj serduszko? Gdzie jest to serce? Wypadałoby się wyleczyć. Ono chyba tak, tutaj było wyżej. Dobra. To jeszcze mnie ten trzasnął. No, lecz się. Lecz się, Mario. Bo to trochę słabo wygląda. Nie, no mówię, ta muzyka mnie do szewskiej pasji doprowadza, serio. Nie, nie. Ja i wszystko straciłem najgorzej. To już mi się przestaje podobać. Ale nie, ja się uprę. Ja chcę teraz zdobyć te 100, żeby już mieć to z głowy, żeby potem się z tym nie bawić. Wolę te trudniejsze gwiazdki, wolę teraz zrobić. Tak? Lepiej zrobić teraz, niż żeby ja się potem miał z tym cackać. No co, to chyba edyt. Tak. Dobrze słyszycie, chyba edyt. To widzimy się za chwilę. Dobra. Jesteśmy z powrotem. 83 monety. O, i to jest też frajerska sekcja. Sekwencja, nie sekcja. 93, dobra. Widzicie? Tylko 7 monet nam brakuje. 40 żyć mamy. To jest dopiero, kurde, wynik. 40 żyć, zapamiętajcie to. To jest rekord w tym let's playu. Wątpię, że będę miał więcej. 40 żyć to jest takie maksimum. Chociaż wiem, że są osoby, co potrafią mieć 99 normalnie. Albo 100. Zazdroszczę takim osobom. Właśnie tam jedną z tych osób to jest ten właśnie Dante, nie? Którego sobie tam oglądałem, ćwicząc troszeczkę. Dobra, leci wskazówka. I
leci wskazóweczka. Dobra, lecimy. Nie powinno mi to nic zrobić. Tą szczerą nadzieję mam. Dobra, jest wszystko git. Jest dobrze. Teraz muszę w miarę ustawić kamerę, bo muszę wiedzieć, gdzie normalnie wylądować. Bo tutaj będą dwie gwiazdki na mnie czekać. Jedna za 100 monet, druga, która będzie nad tłompem, którą ciężko mi było zdobyć i mam nadzieję, że ją teraz uda mi się zdobyć normalnie za, może nie pierwszym, ale za drugim razem, albo za trzecim. Bo ona jest tam wyżej, widzicie? Ona jest na samej górze. Dobra. To jest tutaj. Zanim to jednak zrobimy, wpadnijmy w dół. Dosłownie w dół. I zbieramy to, co trzeba. I teraz próbujemy zrobić to triple jumpem. Nie! O nie, no znowu trzeba się tutaj dostać. Najgorzej. Dobra, to nie jest długa droga, ja mogę wam to pokazać. Ale fuck, jaki fail. Dobra, tutaj na szczęście mamy strzałkę, na którą zdążyliśmy. Ale ja pierdzielę, takiego faila to ja się nie spodziewałem tak szybko, nie? Mogę swoją drogą, zobaczmy. Nie mam wyciszonego? Na wibrację sobie ustawię telefon, bo wolę wiedzieć, jak ktoś do mnie dzwoni, niż żeby było na zasadzie takiej, że ktoś do mnie dzwoni, a ja nie odebrałem, bo no miałem wyciszony. Czy coś. Coś, ten deseń. Nie, no co za gówno. Tak, w końcu się doczekaliście tego, że w końcu ten long play let's play będzie w jakimś tam stopniu zmontowany, więc to drugi edit to jest. Zobaczmy teraz. Dobra, podejdźmy tutaj. Robimy triple jump. Proszę bardzo. Się udało. Tak, chcę sobie zapisać 83 gwiazdki. To jest dla mnie, jak to się mówi, osiągnięcie. No i dobra, no to lecimy sobie dalej z koksem. W takim razie teraz zdobądźmy. Tak, chcę zdobyć te gwiazdkę na tym tłompie, bo wiem, że jestem w stanie to zrobić, aczkolwiek będzie to troszeczkę czasochłonne, ale co to tam dla mnie. W końcu jestem wam winny tę serię i fajnie byłoby w tym roku tę serię skończyć, bo jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to będzie przedostatnia sesja longplayowa. Co za tym idzie następna, to już będzie wielki finał i 120 gwiazdek, o ile się nie poddam z tym challenge'em, bo naprawdę poziomy są coraz trudniejsze, a ja nie wiem, czy jest jakikolwiek sens rzucać się na głęboką wodę w momencie, kiedy ja tej gry nie ćwiczyłem na 100%, więc pomyślę jeszcze, zobaczymy. Może faktycznie się okaże, że challenge 120 gwiazdek no niestety zostanie przesunięty, tak jak ta wskazówka zegarowa. Dobra, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. I tea, udało się. Yes! Oj, w końcu ją zdobyłem. Nawet nie wiecie, jak bardzo musiałem się męczyć, żeby z powrotem się tutaj wdrapać, ale jest, mamy to. 42 życia. To jest naprawdę cud, że mi się to udało. Kurde, chyba dzisiaj naprawdę będę miał dosyć szczęśliwszy dzień niż ostatnią sesję temu. Dobra, to już taka jedna z trudniejszych gwiazdek została zrobiona. Teraz możemy na spokojnie się skupić na tych trochę łatwiejszych. Na tych troszeczkę łatwiejszych, bym nawet mógł rzec. Więc tak. Mówię, no dowiedziałem się ogólnie o tej kolekcji Mario na Switcha, która ma ponoć zostać chyba wydana w marcu 2021. Ale z tego, co mnie doszły słuchy, oczywiście możecie mnie poprawić w sekcji komentarzy, bo ja widziałem, że fani się o to zbuldupili. Dobra, to już to, że zginąłem, to ja tam na to
nie będę zwracał uwagi, bo słusznie zginąłem. I zresztą fani się też słusznie zbuldupili, bo ponoć preorder ma być możliwy do złożenia chyba do końca właśnie marca, ale haczyk polega na tym, że on od razu znika ze wszystkiego. I to jest naprawdę takie mega słabe, tym bardziej, że Super Mario Galaxy i chyba Sunshine, nie wiem, czy to właśnie te dwie gry trafiły, czy Galaxy i jakaś inna, bo nie pamiętam już dokładnie, jaka to kompilacja trafi. Poza tym, że Mario 64 to też trafi, ale o tym sobie zaraz pogadamy, bo będzie to dosyć tematyczny odcinek, nie ukrywajmy. Ja właśnie ponoć słyszałem, że ma to w ogóle zniknąć kompletnie ze wszystkiego, czyli nie będziesz miał możliwości w ogóle załatwienia sobie tego drugi raz. Co za tym idzie, masz teraz tylko możliwość złożenia preorderu, a potem jeżeli to powiedzmy odinstalujesz, no to to znika na zawsze z twojego Switcha. I to jest naprawdę mega przesrane, szczerze powiedziawszy. Ja uważam, że Nintendo powinno za takie ruchy mocno po dupie dostać. To jest moje skromne zdanie w tym wypadku, bo naprawdę rozumiem, że mają taką tendencję, że są lekko mówiąc łasi na kasę, no zdarza się i nawet najlepszym. Ale no, bitch please, to jest naprawdę już trochę polecenie z konsumentem, nie powiem jak. W ciula. I to skończonego ciula. Zresztą Super Mario 64 w ogóle dla mnie to jest lipa totalna, że nie chcieli zrobić remake'u, tylko zrobili praktycznie emulację, bo serio, to co dostaniecie na Switcha to nie będzie żaden remake, to nie będzie remaster, to nie będzie nic, to będzie po prostu emulacja. Co za tym idzie, Nintendo jeszcze samo się przyznało do tego, że będą używali przetłumaczonej wersji japońskiej, tej chyba drugiej wersji japońskiej, tylko przetłumaczonej na język angielski, która pozbywa się dwóch błędów. Z tego co wiem, jeden to jest poziom podwodny, w sensie tam błąd w poziomie podwodnym, że są spadki FPS-ów bodajże. A drugi to, szczerze powiedziawszy, nie wiem. Pewnie to, że będzie sama gra miała stałe 60 FPS-ów, bo tam też coś słyszałem, że jeżeli chodzi o klatki na sekundę, to ma działać w stałych 60 FPS-ach, więc sorry bardzo, ale ja nie mam zamiaru wydawać 250 zł, przynajmniej jakbym miał Switcha, bo na razie Switcha nie posiadam, ale to się w końcu zmieni. Też powinno się zmienić to, żebym tak często nie ginął, ale to swoją drogą. Jak sobie załatwię Switcha, to prawdopodobnie tego nie będę preorderował, bo sorry, mi szkoda 250 czy tam 260 zł na coś, to zaraz jak powiedzmy wyjdzie, to zniknie kompletnie ze wszystkiego. Jak to instalujesz, to sorry winetu, ale już nie odzyskasz tego. I to tylko pokazuje, jak Nintendo jest po prostu, jak dla mnie, trochę no śmieszne ze swoimi działaniami. No ale dobra, trudno, no. Takie mają zasady na rynku, to niech sobie działają na takich zasadach. Tylko szkoda, że właśnie przez to potem ludzie słusznie krytykują nawet ich za to. Bo to nawet nie chodzi o to, że ktoś tam ich wyzywa, bo tam już paliko z tym, no. Zawsze się dzbany znajdą, co zaczną od razu, powiedzmy, cisnąć, mówiąc, że Nintendo jest zjebane czy coś, ale sam widziałem na polskim, że tak powiem, fanpage'u Nintendo, że tam naprawdę dostali ogrom konstruktywnej krytyki. I to taki naprawdę... Jak to by można było powiedzieć... wytykającym ich po prostu błędy, no, co robią źle teraz. A oni oczywiście idą dalej w zaparte i będą robili to, co im się żywnie podoba. No to dobra, no to niech robią, no ale niech się potem nie dziwią, że przez swoją zapartość ludzie będą mieli o nich wyrobioną opinię. Bo ja na przykład oficjalnie by mi było naprawdę szkoda kupować i jest mi do teraz szkoda kupować. O, to było dosyć proste. Niby było naprawdę do teraz szkoda kupować i wydawać kasy na coś, co zaraz zniknie z tych półek cyfrowych. To się półek cyfrowych, wiecie o co mi chodzi, po prostu ze sklepu cyfrowego. Z tego całego... Nie e-shopu, teraz nie wiem jak to się nazywa dokładnie, bo e-shop to było na Wii. I chyba na Wii U. No, kolejny głupi fail.
42 życia. To jest naprawdę rekord w tej gierce, bo ja nigdy nie miałem tylu żyć. Ja zwykle jak kończyłem Mario 64 nie na 100%, bo ja nigdy nie robiłem 100%. Ja jak już to kiedyś u kolegi zdobyłem bodajże te 60 gwiazdek i od razu na ostatniego bossa leciliśmy. Czy tam 70. To powiem wam szczerze, że ja maksymalnie ile żyć miałem to chyba 10, czy tam 12. Jeżeli mówiłem gdzieś w longplayo let's playu, czy tam w ogóle parę odcinków temu, że było inaczej, to serdecznie przepraszam, bo teraz mniej więcej pamiętam jak to wyglądało i wyglądało to dosyć, no, ciekawie. A najłatwiejszą gwiazdkę zostawiłem sobie na sam koniec. A dlaczego? Cóż, bo ona jest tutaj w zasadzie. I tyle. Cały poziom 14 mamy ukończony w 100%. Nic tutaj już nie mamy do zdobycia, serio. A sobie trzasnę save state'a, proszę bardzo. TikTok zegar ma całe 7 gwiazdek. I to jest jedyny poziom, którym się dzisiaj zajęliśmy na tym piętrze, więc teraz możemy schodzić na dół. I szukajmy teraz tego poziomu, o którym ja sobie marzę. A ten poziom bodajże jest tutaj. Nie, to nie było tutaj. Tutaj była Tiny Huge Island. Albo Mała Duża Wyspa. Na polskie. To jest tutaj. I tutaj będzie taki śmieszny gag. Jak widzicie, za nami lata Lakitu, który w zasadzie jest widoczny w lustrze. Ale jak się odwrócimy, to jego nie będzie. Dosłownie. Nie ma go tutaj nigdzie, więc... Sorry gościu, ale twoje przebranie się, że tak powiem, nie sprawdza. I patrzcie, i tutaj mamy zimowy poziom. Ale żeby do niego wskoczyć, trzeba zrobić coś takiego. Widzicie? Na głowie bałwana. I lecimy z koksem, z zimowym poziomem. Mimo, że mamy jeszcze wciąż lato, bo sorry, dla mnie ten 14 września, czyli moment, kiedy nagrywam ten let's play, to dla mnie jest, można by powiedzieć, jeszcze lato, bo serio, dla mnie jesień się dopiero zaczyna wtedy, kiedy non-stop pada, kiedy non-stop jest zimno. U mnie na przykład dzisiaj jest 23 stopnie. Więc to tylko pokazuje, że jeszcze nie, no nie do końca jest ta jesień, więc kto wie, może Mario 64 skończymy na lato. Nie no, prędzej na jesień, ale przynajmniej będzie jeden odcinek letni. Co ja możemy sobie z tym ziomkiem zawalczyć, bo to jest ponoć... A, dobra, okej. Ale zostałem strollowany i porobiony, nie? Jezu, jak ostatni pet. Najgorzej, ja przecież oglądałem ten let's play Dantego, kurde. To chyba słabo oglądałem. W takim razie. Ale hej, to jest nawet dobry wynik, bo mamy 87 gwiazdek, a dopiero 43 minuty tego. Chociaż jak to zedytuję, to pewnie będzie trochę więcej. Ej, ale co jak co, lubię bardzo tę muzykę. Śmieszna jest, fajna. No taka strasznie memiczna ta muzyka jest. Pamiętam jak kiedyś, dokładnie 3 lata temu, oglądałem sobie jeden z pierwszych tych materiałów Dominika z kanału A, więc pamiętam jak on tam chyba właśnie się o tym, takim jednym kolesiu z komentary videos się wypowiadał, o skąpym. To pamiętam właśnie, że on użył tej muzyki i taką trochę pompę dozwałę cisnąłem, nie? Z tego trochę. W sensie, okej, wiadomo, przekaz ważny i tak dalej, ale lubię jak czasami, powiedzmy, niektórzy właśnie taki memiczny soundtrack używają, to jest takie śmieszne dosyć. Jeszcze tym bardziej z takiej gry wideo, no bo, no nie ukrywajmy, ale wbrew pozorom możemy mieć opinię jaką mamy o Super Mario 64, ale jest to jednak, no, popularna gra, wbrew pozorom, jest bardzo popularna gra, więc... Poza tym idzie, takie właśnie muzyczki i tak dalej będą na 100% wykorzystywane. O, grzybek. O, grzybek. Jakby to teraz Major powiedział, chociaż Major Suchodolski mówi takie: o, kotek. O, kotek. No i ogółem kutek.
Tak, za dużo kurde głupiego humoru mnie atakuje. To oznacza, że trzeba skończyć ten, sesję. No dawaj. Nie wiem co to w ogóle jest, to jest jakiś stwór, ale to trochę piórnik przypomina dosłownie, taki piórnik z oczami, nie? Nie wiem czy wam też się to tak jakoś skojarzyło, czy tylko mi, tylko ja mam takie jakieś dziwne skojarzenia. O! 36. Może będziemy w stanie tutaj zebrać 100 monet, kto wie. To się teraz nawet. O! To już wiem do czego to zmierza. Nie, nope. Tak swoją drogą, zamarznięta woda albo ta zimna woda to jest jak lawa w Lethal Lava Land. Dosłownie ta zamarznięta woda, a raczej ta zimna woda, tam najzimniejsza woda dosłownie zastępuje lawę w Lethal Lava Land. I to mówię całkiem nieironicznie teraz. Wow. Chociaż nie, czekaj, do tej wody może normalnie wejść. To co jest grane? O, w końcu się dostałem. Po długich próbach, po długich namiętnych próbach w końcu się dostałem. To jest z tego co wiem dosyć łatwa gwiazdka tutaj. Bo myk polega na tym, że trzeba będzie... O właśnie, za tym gnojem. O nie! Aż tak się spieprzyłem? Tak, aż tak się spieprzyłem. Teraz trzeba znaleźć znowu, że tak powiem. No ale to może przejdźmy do tej łatwiejszej gwiazdki. A, tutaj widzę, że już jest u góry. Chyba, tak jest. No, to była bardzo prosta gwiazdeczka. Szkoda, że nie udało mi się tamtej zebrać, bo to już byłoby takie dosyć ogromne. Taki ogromny sukces. Nie powiem, że nie. Na głowie bałwana. Tak, to ja wiem, że to jest ta. To spokojnie, nie musisz mnie, gro, informować. Ja wiem, że chodzi o tę gwiazdkę tam, gdzie jest ten pingwin cały chyba. Chyba, że to znowu o inną chodzi jakąś. Trzeba jakiegoś bałwana szukać. Ja jestem... Ja się zgłaszam na ochotnika, albo za kolak. On to już... To kompletnie jest udany, jeżeli chodzi o bycie bałwanem, co nie? On to już jest udany, moi drodzy. To jest udany, kurde, men. Ogólnie o 12 będzie kolejny odcinek z Daxtera w momencie, kiedy ja to nagrywam, więc fajnie byłoby trochę przyspieszyć, nie powiem, że nie. Chociaż z tym byczkiem bym się zmierzył, bo to jest też dosyć łatwa gwiazdunia, ale... No nie wiem, nie wiem. Mam pewien dylemat, że tak powiem. Dobrze. Jest. Zastanawiam się tylko jednak, jak zdobyć tamte czerwone monety, bo skoro są tutaj... Skoro jest tutaj woda, która macie trochę pocisnąć, w sensie w takim, że no parzysz się jak w lawie, to jaki teraz jest sens zdobywania tych czerwonych gwiazdek, skoro nawet nie mamy tutaj żadnej, wiecie, czapki, która mogłaby... No... Teraz oczywiście tracę energię, jak wchodzę do wody.
typowe. Utopię się. No, nie trafiłem. Ja pierdzielę, no kurde, to jest naprawdę tak przesrane czasami z tą mechaniką. To się, kurde, wkurzyć można czasami. Dobra, jestem z wami z powrotem. No i trochę, że tak powiem, no przesadziłem. Tak łagodnie mówiąc. Teraz szukajmy sobie jakichś monet, które mogłyby nas... No nie wiem, wyleczyć czy coś? Oczywiście chodzi o żółte monety. O, tutaj będzie, ziomek. Hehe, usiądę na ciebie. Thank you so much. Znaczy wiadomo, powinno się mówić very much, ale... To jest Mario, okej? Okay? Mario nie umie mówić pełnym angielskim. Tylko jedyne co to umie powiedzieć... It's me, spaghetti! Tutaj by się przydała ta metalowa czapencja, nie? Bez kitu. Okej, dobra, udało się tutaj do... No nie, no naprawdę, no serio, to już jest przegięcie, no. Dobra, jesteśmy z powrotem. Troszeczkę mi energii spadło, bo wpadłem do wody, bo chciałem monetki zebrać.
tamtych tych głąbów. Jesteśmy teraz tu, gdzie powinniśmy. Hej, kto to? Wspinasz się na mnie? Nie pozwolę ci na to. Zdmuchnę cię, ha ha ha, nie uda ci się na mnie wejść. To zobaczymy. No faktycznie, nie udało mi się wejść. Bo za bardzo się pośpieszyłem. To mogę tutaj już potwierdzić, że tak. Dałem dupy. Więc wchodzimy ponownie do góry. Co nie? To już widzieliśmy. To już widzieliśmy. Dobra, on teraz odpala swój ten. I myk cały polega na tym, że musimy poczekać na tego pingwina, który tutaj jest. Dokładnie tak, i z nim idziemy. Dosłownie za nim. No nie do końca, ale byliśmy prawie blisko. No, coś takiego, widzicie? Się udało. Się w końcu udało. Ja pierniczę. Myślałem, że to będzie trwać wieczność. No i dobra. Nie. Na spokojnie. Dokładnie tak, 89. Na szczycie, kurde, bałwanka. Zebrana gwiazdeczka. Teraz trzeba pomyśleć, jak podejść do pozostałych gwiazdek. W sensie, wiecie, te czerwone monety i tak dalej, bo to będzie dosyć czasochłonne. Lodowy byczek. No, to już wiemy, z kim będziemy tutaj walczyć. On już zresztą tutaj jest, co nie? Tutaj blisko był. No, jest i on, kurde. Mister Gangstar, kurde, w własnej osobie. Nawet nie było żadnego dialogu z nim ani nic, po prostu od razu klepiemy się. A co się będziemy pitolić? To chyba jedna z prostszych gwiazdek jest. Jak widzicie, dosyć szybko mi zaszło. Jeszcze 10 i będziemy mieli równe 100. Hehehe. Ładnie idzie, ładnie, ładnie teraz. Teraz to mogę przyznać, że poprawiliśmy się trochę. Wzniesienie stawu. Co to w ogóle jest? Wzniesienie stawu. O co z tym chodzi? Czyżby teraz jakby coś się nowego... Zapominam zawsze o tym. Kuźde. W dupę. No. Z dupy dostałeś, to kurde, już nie jesteś taki rozgadany, co, frajerze? Co tam? Puk, puk, puk. Tam chyba jedną monetę tylko minęliśmy. Więc to aż tak źle nie jest, tak czy siak. Tak czy siak to jest dobry wynik. No. Ale co jak co? Mówię, lubię bardzo zimę w Super Mario 64. Nie jest ona może jakoś, nie wiem, zła, czy jest jakoś super. Nie wiem, czy super jej jakoś nie lubię, po prostu jest całkiem spoko. Bardzo lubię jakby zresztą te plansze w tej gierce, bo mimo co one są dosyć starannie zrobione, bo grafika w tej gierce zła nie jest, aczkolwiek... Też nie róbmy z tej gry nie wiadomo jakiego wielkiego renesansu, po prostu to jest gra, która troszeczkę się... wyróżnia pod pewnymi względami. Ale ścieżka dźwiękowa jak najbardziej jest spoko. Lubię tutaj sporo nutek z tej gierki. Jestem ciekaw, jak kiedyś zabiorę się za 64DS, to
jak będzie tam wyglądać wszystko, bo ja szczerze powiedziawszy, ostatni raz, kiedy grałem w 64DS, to było jakoś rok temu, dosłownie we wrześniu. O, życie mnie strollowało. O, przynajmniej na mnie poczekało. O co tutaj chodzi? Jest to przetłumaczone? Snowman Mountain. A tak, 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 oczywiście. Snowman Mountain. No to dużo się dowiedziałem. Nie żebym ja tutaj się chciał czepiać czy coś. Ty? Ja już chyba nawet wiem, o co chodzi. Mniej więcej wiem. Musimy zrobić chyba coś takiego, że musimy... Właśnie nie tak, czekajcie. Sorry, że to ten. Musimy zrobić tak. Dokładnie tak, to trzeba było coś takiego zrobić. O, to nawet gwiazdka jest. Wiecie co, my na razie tego nie zrobimy. Lecimy po czerwone monetki, bo czerwone monetki to myślę, że jest podstawa. W sumie fajnie byłoby zabrać 100 i wtedy wrócić po tamtą gwiazdkę. Mi się wydaje. No i dwie gwiazdki już odblokowaliśmy, teraz tylko pytanie, co zrobić z resztą. No dobra, a teraz jak się jeszcze tam dostanę? Co nie wiem, mógłbym tutaj w taki sposób. Albo nie do końca. Ups, kopałem się trochę, nie powiem, że nie. Dobra, weźmy zdobyć. Spróbujmy zdobyć tą łatwiejszą gwiazdkę, która się pojawiła. Za... Jak to się mówi, za... 8 czerwonych monet. Gdzie ona jest? Ona się gdzieś pojawiła. Właśnie gdzieś blisko się ona nie pojawiła? Tutaj? Mi się wydaje, że gdzieś tutaj. Tak, tam jest, widzę ją. Dobra. Mamy to też już zrobione, więc czerwone monety możemy sobie odhaczyć. To teraz tak, 100 złotych monet. 100 złotych monet i tamta gwiazdka, która była, wiecie gdzie. O! Wzniesienie stawu, no to właśnie tam chyba jest to. I potem 6. gwiazdka to będzie ostatnia i potem 7. I... Znaczy 7 wiadomo, to jest ta za 100 złotych monet. Więc ponownie jesteśmy tutaj. Zróbmy teraz tak jak przed chwilą, znaczy przed chwilą. Dokładnie tak, o to chodziło. I lecimy z koksem. To była bardzo też prościutka gwiazdka. 92. To teraz będziemy mieć 94, jak skończymy ten świat. I będziemy mogli zabrać się za tamten trochę trudniejszy i tam chyba właśnie będziemy mogli mieć już 100 równo. Tak mi się wydaje. W iglo. No dobra, ale gdzie jest to iglo teraz? To jest dobre pytanie. Dobra, widzicie? Patrzcie, jak go, kurde, świetnika porobiłem.
Dobra, tutaj mamy 14 już monetek zebranych. Teraz szukamy dalej. Przede wszystkim trzeba będzie znowu te czerwone zebrać, bo one dały tam podwiedzają, więc to jednak no jest wbrew pozorom coś do przodu. O. Dobrze, chociaż tyle. Ja naprawdę nie potrzebuję nie wiadomo jak dużo, po prostu byleby mieć tą stówkę. Sorki, że ja teraz na razie nic ciekawego nie mówię, ale po prostu mówię, no skupiam się teraz właśnie na tym challenge'u, bo jednak to jest dosyć taki istotny challenge. Tu będzie życie, to pamiętam. Myślałem, że tutaj będą przez chwilę monety, ale o tym zapomniałem akurat. Ten gość to muszę przyznać, że mnie strollował, bo kompletnie zapomniałem o nim. W ogóle jak on się nazywa, bo on miał jakąś swoją nazwę. Jak ktoś wie jak on się nazywa, to niech mi powie w sekcji komentarzy, to ja potem oczywiście wspomnę na temat tej osoby, że mi pomogła w zasadzie zweryfikować jak ten typo się nazywa. Bo serio, ja mówię, ja w Super Mario 64 nie znam wszystkich postaci. Tam mniej więcej niektórych kojarzę, ale nie wszystkich na pewno. To możecie być pewni, to mogę wam zagwarantować. Dobra, lecimy z koksem. I czas na ranta z czerwonymi monetkami. Tak, wiem, że tam jest gwiazdka, spokojnie. O, dobra, jest. Mamy to. Jest to iglo. Sprytnie schowane. Nie powiem, że nie. Tutaj będzie chyba w cholerę tych żółtych monet. O, mamy gumbę jeszcze. Siema gumba. Tak, bo tutaj nawet jest chyba gwiazdka, znaczy tfu. Czapka z niewidzialnością. O ile dobrze pamiętam. Ale to dobrze, że oni zrobili coś takiego, że więcej monetek jest jakby tutaj. No to tylko pokazuje, że jednak... No... Że jednak to nasze zbieranie nie idzie na marne wtedy. I jedziemy z koksem. Jeszcze trzech monetek nam brakuje. Powinno być coś jeszcze. Trochę lipa będzie jak nie będzie, ale musi być, no nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji w moim telefonie, że coś takiego nie będzie. Dobra, lecimy. Trochę, że tak powiem, cieplutko mi się zrobiło. To jest grzybek. Jest! Mamy to! O to chodziło! 93. Kolejny poziom ukończony na 100%. Fajnie, tylko że jest jeden problem. Jak ja się z tym teraz wydostanę?
Ej, bez kitu, jak ja się stąd wydostanę? Dobra, mam już przejście, okej. Teraz lecimy po ten. No, po kolejną czapkę niewidkę. Czapka niewidka, Jezus Maria. To nawiązanie do Harry'ego Pottera. Dobra, lecimy. Szybko kamerę ustaw. Bo ja chcę wiedzieć, gdzie ja idę. Dobra, mamy to. Równo 100,94 to oznacza, że już poziom mamy kompletnie wyczyszczony do zera. Już tutaj nic nie zdobylibyśmy. Po prostu już wszystko mamy. Sami zresztą sobie zobaczcie. Dosłownie wyczyszczone do zera. Tutaj nam bardzo ładnie poszło. Dwa poziomy takie dosyć mocne mamy wyczyszczone. I mocne mam na myśli to, że po prostu dosyć trudnawe poziomy. Więc teraz przejdźmy do kolejnego trudnego poziomu. Tak, o tobie mówię, kurde. Frajerze jeden. Daleka, daleka góra. Wspinaczka na górę. To jest przesrany poziom. Oj, jak ja go bardzo nie lubię. Się tak natrygerowałem, jak ćwiczyłem sobie, że to jest naprawdę głowa mała. Bo ja nawet mówię, ja w maju albo... To było w maju albo w czerwcu planowałem jeszcze powrót do tej gierki. I wtedy sobie zacząłem ćwiczyć. Dosłownie. Dobra, tu na razie się wyciszyłem, bo chciałem się skupić. Cztery monetki mamy już zebrane. O, siema, frajerze. Właśnie najgorsze jest to, że... Ja nie za bardzo pamiętam, jak się... Wow, 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 wow. No, ale najlepiej już tą kamerę sobie tak jakoś przygotować. Zapomniałem, że przecież stąd można normalnie łatwo zeskoczyć. Dobra, ustawmy z powrotem, dokładnie. Ja pierdzielę, no co jest? Kiedyś wcześniej wiedziałem, jak się tam dostać, a teraz co? O, dokładnie. A, teraz tam, tak trzeba było to zrobić, dobra. Może tam będzie przejście wyżej trochę. Lecimy wtedy z koksem. Uwaga na tego fioletowego głąba, bo on też się nie pitoli w tańcu. Oj, małpa, kurde. Małpa to w ogóle to jest przegięcie pały w tym poziomie, nie? To jest złodziejka, kurde, czapek. I to mówię dosłownie. Złodziejka czapek. O. To też w ogóle było the best. Z mojej strony. To było głupie, co nie? Thank you.
No, o to mi właśnie chodziło, jeżeli chodzi o niszczenia tych skrzynek. Ale nie zmienia to faktu, że na nowo muszę te czerwone monety zbierać, tak więc... Dobra, moi drodzy, udało się. Dostaliśmy się troszeczkę wyżej. Dokładnie. Teraz gdzie ja jestem? Dobra, spadłem o platformę niżej. Tutaj życie jest, którego nie przepuszczę pod żadnym pozorem. I se przejdźmy teraz tędy. A co mi szkodzi? I tyle, to co chciałem zebrać, to zebrałem już. Bo te krety i tak mi nie dają żadnych czerwonych monet, więc lipa trochę w proszku. Oj, przepraszam, najmocniej uderzyłem w pop filtr. Wybaczycie mi to, mam taką szczerą nadzieję. Wy musicie mi wybaczyć, bo jak nie wy, to kto? O, elo. Dobra, jestem z powrotem. Szukamy czerwonej monetki ostatniej. Ona jest dosyć istotna. Kurde, no co ja tak uderzam w te pop filtry? Znaczy, no pop filtr, statyw teraz uderzyłem. Na upartego mógłbym tam wlecieć, ale nie. Co to jest za krzyw... Jezus Maria, co to jest za ufolut? Z Czarnobyla. What the hell? No teraz to troszeczkę mnie to lekko mówiąc przeraziło. O, tutaj mamy gwiazdeczkę. Dobra, bierzemy ją. Skoro mamy, to czemu miałbym z tego nie skorzystać, co nie? Okej. Przy okazji mamy ten, 53 życie. To jest naprawdę rekord, ja się zdziwię, jak ja to wszystko stracę, nie? To będzie naprawdę dziwna sprawa. Dobra. Chyba ja się skupię na innych tutaj gwiazdkach. Tak mi się wydaje. Tutaj na dole, na dół bym spadł. Aj, fajnie, przeskoczyłem to. A mógłbym centralnie dupą tam trafić, a tak to Mario spadł i się zabił. Kurde, najgorzej. Chyba że zrobimy tak, że zdobędę jeszcze dwie gwiazdki i skończymy sesyjkę i technicznie zbierzemy te 20, które powinniśmy zebrać. No mógłbym tak zrobić, ale z drugiej strony chciałem koniecznie tą stówkę, żeby już polecieć dalej z challenge'em. Chociaż też nie wiem, czy ja w ogóle go do końca przejdę, bo... Zaczynam mieć pewne wątpliwości co do tego, czy naprawdę ma to... O, wpadłem tu. Uwaga, silne wiatry. Wiatr jest niebezpieczny. No dobra, nie boję się silnych wiatrów. A, w sumie spadłem tutaj na darmo, fajnie. To mogę wrócić teraz.
jestem z powrotem. Okazało się, że jednak zostanie się tam troszeczkę, mija się z celem, bo musimy znaleźć tego małego grzdyla, zwanego jako malutka bomba, która pozwoli nam się tam dostać. Obecnie jest to zakazane, że tak powiem. To było całkiem spoko z mojej strony. Nie powiem, że nie. Chyba, że on niżej jest. Nie, niżej są te dwie bombki. Fajnie byłoby tutaj się dostać. Ale nie wiem, czy ja byłbym w stanie tam doskoczyć. Spróbujmy w ogóle. O kurde. O, widzicie? Udało się. Ale sprytnie. Ej, to mi się, powiem szczerze, to mi się udało. Dobrze. Trochę podstępem, ale zrobiliśmy. Bo tak, z tego co wiem, chyba tak tej gwiazdki nie powinniśmy zdobywać, więc... Okej! Okay. Trochę podstępem, ale udało nam się. To najważniejsze. Najważniejszy jest efekt zamierzony. Jakkolwiek to oczywiście brzmi. A mamy 54 życia. Mam nadzieję, że w ogóle tego wszystkiego nie stracę na ostatniej konfrontacji z Bowserem. O ile do Bowsera nie stracę tyle żyć, bo kto wie, czy te poziomy nie są napastwione aż tak poziomem trudności. Jedno jest pewne, udało nam się lekkim podstępem zdobyć tamtą gwiazdkę, więc to uważam, że jest challenge udany, nie? Nie! O Jezu, ale mi się cieplutko zrobiło, bo przez chwilę myślałem, że Mario po prostu skręci jakoś spalnie w dół, więc... Yeah. W ogóle wszystko się dobrze nagrywa? Tak, nagrywa się wspaniale. W ogóle, jak widzicie, też nie mam za bardzo gry rozciągniętej, tylko dałem ją w taki właśnie kwadracie i w tle jest takie... takie tło, taki dosłownie wallpaper z Mario 64. Stwierdziłem, że takie coś będzie trochę estetyczniej wyglądać. Aczkolwiek... Mogę się w tej... O, trochę mi się cieplutko zrobiło, bo nie powiem, że nie. Miałem przez chwilę wrażenie, że Mairo... Znaczy Mario wpadnie tam w dół i znowu będzie powtórka z rozrywki z podobnym deadem, podobną śmiercią. Ale na szczęście tak się nie stało. Jest wszystko w porządku. W ogóle jak widzicie, troszeczkę zmieniłem opcję nagrywania Mario 64. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że wcześniej gierka była tak lekko mówiąc rozciągnięta. Żeby dać taki, powiedzmy, sztuczny widescreen, który tak naprawdę nie był sztucznym widescreen, tylko po prostu rozdzielczością 16:9. A teraz postanowiłem zrobić coś, co myślę, że niektórym może się spodobać, a mianowicie dam taki wallpaper po bokach, żeby uzupełnić to biedne tło trochę. Szkoda, że z tego fioletowego nie dostaliśmy żadnych monet. O,
A, małpa. Co małpa ode mnie chcesz? Ja ci mojej czapki nie dam. Znaczy wiem, że jedna misja polega właśnie na tym, że ona ma mi zajumać tą czapę, ale to jeszcze nie teraz, tak myślę. To było całkiem śmieszne i dziwne zarazem. Udało mi się tak, powiedzmy, doskoczyć. Jedna boba, Bob Omb spadł. Znaczy mini Bob Omb. Dobra, nie kamieniujcie mnie, okej? Chcę normalnie sobie przejść, ja chcę normalnie przejść poziom i chcę normalnie zakończyć ten odcinek, który już trwa 1,5 godziny, co jest ładnym rekordem pod względem oczywiście pozytywnym, bo ostatnia sesja no mówi sama za siebie, jak to wyglądało. A teraz uważam, że to poszło w bardzo dobrą stronę i mi się to podoba. Podobie mnie się. O! Tam widziałem, że jest ten. Kolejna czerwona monetka, więc... A! Tutaj na grzybku ona będzie. Mogłem się tego w sumie domyśleć. Domyśleć. Czy ja chcę zdobywać jeszcze teraz 100 monet, czy wolę to zostawić na... kiedy indziej? Mógłbym to zrobić z jednej strony. Z drugiej strony mógłbym to olać. Szybko! Dokładnie. O to chodziło. Załatwmy tych gumbów i zaraz ten pomyślę, jak to zrobimy. Czy chcemy teraz zdobywać całe 100 gwiazdek, czy chcę zakończyć na tych 97? Bo to jest jakby kwestia taka, którą trzeba... Wiecie, to jak to się mawia, to trzeba podjąć męską decyzję. No, a teraz trzeba będzie jeszcze przy okazji małpę zebrać. Ta małpa wydaje mi się, że jest bardziej upierdliwa niż te czerwone monety, bo te czerwone monety mogę tak naprawdę sporo razy zbierać, a małpa jest bardzo triggerująca, więc chyba bym z nią poleciał w tango najpierw. A w sumie widzicie, łatwa misja to była, po prostu podbiłem. Ej, no to w sumie się starać nie musiałem, a ja kurde, jak ja grałem i ćwiczyłem sobie, to ja kurde musiałem się tak tryhardować, że to jest hit, nie? O, to tam na sam dół zleciała aż. Ale niech będzie, 97. To była właśnie kolejna gwiazdeczka. Druga jest tam, że musimy znaleźć tego małego cosia, który nam odblokuje bombę. A ostatnia to jest za te monety. 8 czerwonych monet. Ja chyba mniej więcej wiem, gdzie był ten ziomek. Musimy go znaleźć, on chyba gdzieś był tutaj. Znaczy, to, że musimy go znaleźć, to oczywiście wiem. Głupi nie jestem, że tak powiem. Żeli popą. Ale mój montażysta będzie miał do montowania. Oj. Trochę tego będzie.
Tutaj jest, z tego co pamiętam. Tak jest. Hej, otworzę ci armaty. A raczej armatę chciałeś powiedzieć, no ale dobra, nie będę cię tutaj, tak powiem, poprawiał non-stop, bo kim ja żem jestem? Gotowy do wystrzału. Skakuj do armaty. Dzięki. Dzięki, wspaniały człowieku. Znaczy, wspaniała bombom. Bob-ombo. No dobra, no to skoro to mamy z głowy, no to teraz lecimy do armatki, wystrzelimy się. No dobra, no to skoro to mamy z głowy, to teraz lecimy do armaty, wystrzelimy się. I dolecimy do tej gwiazdki. Potem się zrobi gwiazdkę za czerwone monety i się poważnie zastanawia, co zrobić z tą za... za 100 złotych monet. O, akurat spadłem. Dobra. To jest jedna z trudniejszych gwiazdek, bo serio. Ja miałem problemy, jak sobie ćwiczyłem ze zbieraniem tej gwiazdki. Ze zebraniem w sumie. I teraz tak. Oby wycelować. Bo dzisiaj mam dosłownie takie dosyć szczęście do niektórych trudnych gwiazdek, więc może się uda. Może bym lekko dał do góry, o. No nie udało się. Za trzecim razem się udało. Więc to tylko pokazuje, że nie była ona aż taka trudna w sumie, jak mi się wydawało. Dobra, 98. No to kurde, my żeśmy zebrali już 21 gwiazdek w dzisiejszej sesji. Bo technicznie mówię, ja powinienem na tych 97 zakończyć, ale kurde, jestem uparty jak asioł i chciałbym, no kurde, zdobyć te 100 monet. Byśmy z taką ładną setką skończyli. Już wtedy by nam zostało albo dwie sesje po 10 gwiazdek, czyli w jednej byłoby 10, w drugiej byłoby 10 i ostatni boss. Albo zrobiliśmy jedną wielką. W sensie zrobilibyśmy jedną wielką. To też jest jakieś, wiecie, wyjście. No fajnie byłoby, jakby mówię, no zebrać, kurczę, pieczone te monety, bo kurde, coś czuję, że mniej więcej wiem, gdzie mogłyby być te złote monety, bo coś pamiętam, coś dzwoni, ale nie wiem, czy w tym kościele, że gdzieś tutaj była jakaś skrytka z tymi złotymi monetami. W sensie za wodospadem coś takiego, nie wiem, tak mi się może wydawać. Dobra. Nie! O, jeszcze kolega do mnie przyszedł, mianowicie My Dog. Za nim to wyjątkowo tęskniłem, co nie? Piesku. Może na zakończenie odcinka wam go pokażę. Będzie Vegas Review. Dobra, weźmy tutaj, zapauzujmy trochę, bo ja nie bardzo wiem. O, właśnie tak mogłem to zrobić. Czemu ja wcześniej o tym nie pomyślałem?
IDK. To znaczy I don't know. Albo IDK. Dawaj, 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 dawaj. O, kolega do mnie teraz dzwoni. Mogę co jedynie go teraz pozdrowić. Na tej sesyjce. Bo ja tutaj naprawdę się chcę skupić teraz na... na zakończeniu tego odcinka. Bo ważne, żeby kurde było skończone. Jak się czegoś podejmuje, to warto to skończyć. Nieważne jak będę się z tym męczył. Taka jest prawda. Kurde, ja uważam, że troszeczkę to jest głupi system, że możesz tylko jedną gwiazdkę zdobyć, bo to tak naprawdę, tak na dobrą sprawę ci szkodzi niż pomaga. O, tutaj coś będzie. Tak? Dobrze pamiętam? Wtedy coś było. Było gdzieś takie jakieś przejście. Tutaj jest. O kurde, o kurde. Nie wiem, czy jestem na to przygotowany. O, jest, jest, jest. Piąteczka. Szybko. Nie! Szybko, szybko, szybko! Zbierz! Skok! Nie! W najgorszym miejscu mi się to... O nie! Dobra, moi drodzy. 93. Bylebyśmy w miarę w fajnym miejscu zdobyli tę gwiazdeczkę. Żeby nie było. Dobra, to na razie ominiemy sobie. Okej. Żebyśmy w fajnym miejscu zebrali tę gwiazdeczkę. O to proszę. Dobra. Szybko, 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 szybko. Dobra, dojechaliśmy tutaj na sam koniec, jak zresztą widzieliście. Teraz musimy spaść w dół. Może gdzieś faktycznie znajdziemy dwie monety na lądzie. Wtedy już dwie gwiazdki na raz zbierzemy i to już będzie tyle. O! Okej. Ty, faktycznie zbierzemy 100 gwiazdek, bo tutaj tajną gwiazdkę żeśmy zebrali. Tak, ukryte wejście. Kurde, mogłem zebrać jednak te 100 złotych monet, ale kurcze pieczone. Problem jest taki, że nawet jak ja to zrobię, to zaraz i tak wpadnę w coś. Rozumiecie, o co chodzi? Czyli po prostu nie będę mógł zebrać równo tych... jakby tej gwiazdki, dlatego że tam jest za ślisko. Mario zamiast, powiedzmy, stać w miejscu, to on dalej leci. Rozumiecie, o co chodzi? Więc dobra, na szybkiego zrobimy te czerwone monetki, żeby mieć już to z głowy i kończymy sesyjkę. W bardzo ładnym wynikiem, prawie wszystko na 100% zrobione. Wiecie, mając na myśli 100%, mówię też o tym, że
że tam wiecie, że zdobywamy jeszcze tą siódmą gwiazdkę. Więc teraz tylko dostań się tam do góry. Miejmy to już z głowy, naprawdę. Już naprawdę niewiele zostało. Okej. Tam mamy tą gwiazdkę. Teraz trzeba byłoby zrobić tak. Bo ja nawet nie wiem. Ty było! Patrzcie! Ale ogarnięte, nie? 100 gwiazdek, tak! Zebraliśmy nawet więcej niż powinienem. Bo mówię, powinienem na 97 skończyć, a się okazało, że jednak nie. Ej, poziom mamy prawie na 100%. To dzisiaj naprawdę nam bardzo ładnie poszło. Ładnie nadrobiłem sejwik. Masz nam coś do powiedzenia? Ziomek? A, nie masz nic nam do powiedzenia, tylko coś tam po angielsku rzucasz jakieś czary w moją stronę. Dobrze, moi drodzy, 64 życia, Mario 64, wielki powrót. To by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, jak i informatywny prowadziłem Let's Play, przynajmniej się starałem. Napiszcie, czy dałem radę, czy nie. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Również zachęcam do wbicia na grupę na Facebooku oraz na Discordzie. Linki są pozostawiane w opisie, również na Discord Crowzy Batsu, który prawdopodobnie również dam w opis. A my widzimy się w kolejnym odcinku, być może nawet ostatnim, Super Mario 64 na Nintendo 64. Trzymajcie się, cześć i dzięki za oglądanie. Pa, pa.